Bez względu na to, ile w życiu przebiegniesz, tak naprawdę zapamiętasz tylko dwa kroki. Ten pierwszy zawsze stawiasz w swojej głowie. To jest prawdziwy test siły ludzkiego ducha. Walka, którą musisz stoczyć, kiedy wydaje ci się, że nic już zrobić nie można. To jest prawdziwe wyzwanie. Podnieś się i pokazać swoją moc, kiedy samemu już się przestało w nią wierzyć. Nikt, kto uwierzy we własną słabość, nie jest na nią skazany. Ludzkiej woli nie da się zniszczyć, bo napędzają ją marzenia. Te marzenia mogą być ciche, mogą się ledwo tlić, ale są w nas zawsze. Wystarczy iskra, żeby znów zapłonęły z pełną siłą. Ta chwila, w której decydujemy, że mamy prawo do marzeń i chcemy po nie sięgać, to impuls do zmiany. To jest twój pierwszy krok. Jak długo czekasz, żeby go zrobić? Naprawdę sądzisz, że musisz się dostosować? Akceptować to, co jest dla ciebie ciężarem? Często to robimy. Odsuwamy od siebie myśli, że coś nam nie odpowiada. Odsuwamy swoje marzenia. Machamy ręką albo powtarzamy, że kiedyś się tym zajmiemy, bo to nie ten czas. Naprawdę? Pytanie brzmi, kiedy nadejdzie twój czas? Jak wygląda ten idealny moment? Opiszesz go? Co się musi wydarzyć, żeby powiedzieć sobie, tak, to jest teraz, zmieniam swoje życie. Zamknij oczy i otwórz. Co widzisz? Zamknij oczy raz jeszcze. Otwórz. Ja wiem, co widzisz, bez względu na to, na co patrzysz. Widzisz kolejny dobry moment na podjęcie decyzji. Lepszych nie będzie, bo twój czas płynie teraz. Każdy moment będzie taki sam, ale z każdą chwilą, z każdym miesiącem pozostanie ci mniej czasu, żeby cieszyć się zmianą. Pierwszy krok zawsze stawiasz w swojej głowie. Po nim będzie wiele kolejnych drobnych kroków do celu, które zacierają się w pamięci, dlatego wydają się mało istotne. Ale to nieprawda. Są bardzo ważne i zrozumienie tego zdecyduje o tym, czy ten pierwszy krok miał sens. Sama decyzja jeszcze nie zmienia człowieka. Musi ją wspierać konsekwencja. To one kształtują twojego ducha. To one pokazują siłę człowieka, który sam decyduje, jak będzie żył. To one doprowadzą cię do chwili, kiedy zrobisz ten drugi krok. Wyjątkowy. Ten, którym przekroczysz metę. Nigdy go nie zapomnisz. Zrobienie tego kroku sprawi, że staniesz się innym człowiekiem. Człowiekiem, który wie, że krok, którym przekroczył metę, nie jest ostatni. Tak się dociera do początku nowej drogi.